Cześć! Osiemnasty odcinek jakichś pokoleń w The Sims 3. Tekstury tego panelu na ścianie są dosyć złe. Sherman ma absolutnie fantastyczną minę na tym zdjęciu. Jacy słodcy. Czeka nas wyścig z czasem adrenalinka, i jeszcze są takie wieści, że musimy jednak mieć psa. Bo co prawda na Sims Wiki nie było nic o tym, że to mają być różne zwierzaki, tylko po prostu zwierzaki żyjące z nami w domu, w sensie te, z którymi Iryda musi się zaprzyjaźnić, żeby móc adoptować jednorożca, ale jest taki jeden malusieńki szczególik, który przeoczyłam, bo w zasadzie to miałam tydzień temu lat, kiedy się w ogóle dowiedziałam o tym od was, a tym szczególnikiem jest to, że status BFF, najlepszy przyjaciel na zawsze, można mieć tylko z jednym zwierzakiem danego gatunku. Więc w zasadzie tak, muszą to być trzy zwierzaki różnych gatunków, bo inaczej się po prostu nie da. Wow, D -d dzięki. Jakby koń zawsze się przyda, no nie? Może sobie być. Jest to klacz, więc może będziemy ją rozmnażać z tym jednorożcem, żeby gdzieś tam przez pokolenia ten jednorożec nadal jakoś tam funkcjonował. Co prawda, jednorożec żyje dużo dłużej niż taki zwykły koń, więc jeszcze się zastanowię, jak to dokładnie rozegram. Ale no, w końcu go nie będzie, no nie, więc. Fajnie by było sobie go rozmnożyć i liczyć na to, że 50/50 50 wypadnie dobrze i rzeczywiście urodzi się jednorożec. No w każdym razie Iryda ma he he, 3 dni do momentu, kiedy będzie miała znowu 50/50. 50. Czy umrze, czy nie, codziennie sprawdzanko. Więc, żeby sobie to ułatwić, tak jak wspominałam w poprzednim odcinku, rzeczywiście znalazłam moda, który zwiększa szansę na, pojawi na pojawienie się jednorożca. Wzięłam sobie wersję 66%, zamiast 33% okazuje się, oryginalnie jest w grze. Czyli tak jakby podwojona szansa jest na to. Jest jeszcze wersja 99, ale już nie chciałam przesadzać. No i próbujemy. Weźmiemy sobie na pewno pieska, teraz zaraz, chyba małego, wolałabym. Z Chico nie ma co kombinować, bo to rzeczywiście no, było napisane, że to mają być household pets. On kiedyś był naszym household psem, ale już nie jest, więc wolę nie ryzykować, że znowu to się nie zaliczy. A nie ma nas aż tak dużo, możemy sobie wziąć jeszcze psa. Najlepiej jakiegoś takiego pieska z przyjaznym charakterem, z którym będzie łatwo się zaprzyjaźnić. Nie ma za bardzo takich, jest lojalny. Myślę, że to by mogło być dobrze. Jaka pokraka, nie mogę. To jest stary pies. Mm, więc trochę tutaj ryzykowna, ale z drugiej strony w sumie Iryda też nie ma super dużo czasu. No i chyba szczeniaka też bym nie brała, bo jednak na spacerze się mocno podnosi relacja, i na pewno te interakcje będę wykorzystywać do tego, żeby jak najszybciej te relacje zrobić, więc no tego niestety nie mogę zrobić z szczeniakiem, także wolałabym dorosłego. Ewentualnie może być też stary. Tak myślę, że może te belle bym wzięła. A tylko ta bella to też jest staruch. Kurde, z dorosłych jest dosłownie tylko ta Pekinczyczka. I kolejna Bella, która boi się wody. Chyba nie chcę syfiącego psa, więc chyba wezmę po prostu tę belle, Tylko, że ona jest dużym psem. No a jednak Pekinczyk to by był mały. No dobra, niech będzie duży. Wolę dużego niż syfiarza. Też pokraka trochę, ale niech będzie. Może być Bella. Jak nam gdzieś zniknie z kadru, to będę mówić, gdzie się podziała Bella? Co ci tutaj już, o Jezus? Aha, z Fasbolem przestała się przyjaźnić, super. To dobrze, że z nim właśnie coś robisz. O, już przyjaźń z powrotem, no dobrze. A, pewnie jakąś po prostu mieli interakcję, która zaminusowała. No zdarza się. Zrób coś z tym kotem, bo tutaj BFF nam się już wyłączył, więc trzeba odnowić. Konie się już obudziły, więc można z nimi coś tam zrobić. Jak zwykle czesanko i y, y, jabłuszka. W ogóle Iryda ma teraz takie jasno-różowe włosy bardziej, bo yy, po prostu stwierdziłam, że siwe włosy są wdzięczne do farbowania na takie pastelowe kolory. Więc już nie bawimy się w ten taki habrowy niebieski, taki jaki ja mam. Znaczy teraz to w większości mam w sumie purpurowe bardziej. Ale będę się jednak jakoś tam trzymać w miarę tego niebieskiego odcienia. Okej, okay, mamy już naszą psinkę, oczywiście się nie wyrenderowała jeszcze. Dajmy jej czas. Ojejku, już gazetkę przynosi. Jaka słodka. O! Dobrze. Już załapało. Ja nie mo Czy ja mogę coś zrobić z tym psem? Oczywiście śniupa w kosmos. Kacper byłby zadowolony. Im dłuższy ryj ma pies, tym lepiej. Bardzo dużo zależy od po prostu rodzaju sierści. To masakrycznie zmienia psa. W tym albo w tym już wygląda lepiej. To pewnie miał yy, Charlie, jak jego zmieniałam. Ewentualnie takiego puchacza możemy zrobić. Ej, taki puchacz nie byłby zły w sumie. Żeby nie robić znowu tego samego co Charlie. To może być taki puchacz. No i obroży mu nie dam, no już trudno. Znaczy jej. No, taka zwykła czarna niech będzie. Oczywiście sierść się teraz zupełnie inaczej układa, ale niech tak będzie. A może jakąś gierkę, panie kierowniku? No niestety licealne lata są już trochę droższe teraz, ale jest jakiś zremasterowany Spoderman, który kosztuje prawie 2,1,3,7. Spoderman zawsze spoko. Znaczy jeszcze go nie ma, tylko można przedpremierowo sobie zamówić, jakby co, jakby ktoś był zainteresowany. Kasper ma na konsolę Spodermana, bo kiedyś mu kupiłam i był bardzo zadowolony. Chodzi oczywiście o instant gaming, zapomniałam powiedzieć. Jeszcze popularne jest to, ostatnio, na TV gry chyba coś widziałam w ogóle na ten temat. Niewykluczone, że nawet sama bym sobie wypróbowała. I wydaje mi się ta gra na tyle memiczna i bekowa, że totalnie zrobiłabym to na kanale. Ale obawiam się, że gameplayów z tej gry jest już bardzo dużo. No w każdym razie kosztuje 66 zł. Czy coś nowego w departamencie Sims 3? To, co było tanie, nadal jest tanie. Nadal zostań gwiazdą kosztuje 14 zł. Polecam też, jak zwykle, rozdanie, w którym można wygrać się dowolną grę, jaka tylko znajduje się w magazynie Instant Gaming. Wystartowało już nowe, bo jest początek miesiąca. O, proszę bardzo, nawet jak się wpisze po polsku licealne lata, to można sobie najnowszy dodatek do czwórki trochę zbagowany, ale wygrać. Spoko. Sam dodatek nie jest aż tak zbagowany jak aktualizacja przed tym dodatkiem. I jeszcze aktualizacja, która weszła już po tym dodatku dopiero co. Mieli ponaprawiać rzeczy i prawie nic nie jest naprawione, nieważne. Spoderman zawsze spoko. I Ryda w ogóle nadal nie poszła do tego spa. Dobrze żeby było w końcu to zrobić. Jeszcze się do tego zaraz posika. Dziewczyna. Shermana już jest młodą dorosłą też. Także są w takim dosyć podobnym wieku. Ale on się będzie mocno skupiał na karierze na początku, także nie wiadomo jak to będzie. Oczywiście najpierw jeszcze Iryda musi spełnić swoją aspirację i na tym bym się wolała skupić, więc on na razie niech sobie pracuje w tym spa. Może w tym czasie niech sobie zrobi parę umiejętności, które mogą mu się przydać trochę logiki, może trochę sprawności fizycznej. A póki Iryda jest w robocie, to Hunter może pobiec spotkać się z Sydney. Tam coś nie do końca randka im wyszła, więc trzeba to trochę naprawić. No hej. O, uwaga! Nie mają kompatybilnych znaków zodiaku, a jest flecik. Także tak tylko mówię, że to nie tylko znak zodiaku odpowiada za to. Ja zawsze myślałam, że musi być albo kompatybilny znak, albo wspólna cecha, ale nie zawsze jak jest wspólna cecha... To jest flecik. U nich akurat one mają dwie cechy wspólne, więc to ma sens. Miałam też jeszcze przez jakiś czas moda. Już dobre parę odcinków temu go wyrzuciłam. Właśnie, że bardziej cechy wyznaczają jakby to, że jest ta chemia między Simami. Więc muszę wejrzeć bardziej w ten właśnie system chemii z Sims 3, bo ten z dwójki w miarę ogarnia mi, w miarę rozumiem, a tutaj to tak. Średnio raczej bym powiedziała. Gdzieś tam na chodniku się spotkały, w środku w ogóle niczego. W pobliżu tylko jest jakiś dom Wanderburgów. A nie, zaraz przy szpitalu się spotkały. I jest tutaj statek kosmiczny. To dobrze. O, może ją wypytaj. Zaliczy ci się to jako raport i czegoś się dowiesz. Chcesz, się, chcesz poznać kolejne cechy jej. Już jest 2 na 2, a nie jest spełnione. Dobrze. Aha, bo ona już zna wszystkie cechy jej. Muszą mieć dosyć dobrą relację też, żeby um, można było tamtej małżeństwo rozwalić, no nie. I tak sobie otwarcie, gdzieś tam na ulicy, przy szpitalu, ludzie przez okno mogą zobaczyć, że one sobie flirtują i że ona nie jest wierna temu mężowi. No cóż. No dobra, raz się żyje. Spróbuję ją pocałować. Oki. No, i Hunter już ma niezbyt dobrą reputację, że one obie mają gwiazdkę. Hunter ma trzy? Boże, skąd ona to wzięła? No, ale w każdym razie, jak są celebrytkami, no to, to się szybko rozniesie. Już widzę, jak jeszcze dziś w nocy jakaś plotka pójdzie, że, że ma romans z kimś, kto jest w związku małżeńskim. W ogóle też od Was się dowiedziałam, też miałam tydzień temu lat, jak się dowiedziałam, że można pozwać ludzi, którzy rozsiewają plotki, jeśli one są nieprawdziwe. Na przykład jak to, że Sherman się zsikał, albo że Hunter została aresztowana, mimo że ona pracuje w stróżu prawa. Że można iść do ratusza i ich pozwać. I jak się wygra, to można dostać hajs za to. W sensie, że taki pozew o zniesławienie, no nie? Ale mega fajna sprawa. W ogóle nie miałam o tym pojęcia. O nie, jest przyznaj się do zdrady. Przecież ty nie masz żadnej. Relacji romantycznej teraz z nikim innym. Jezu, jakie głupie to jest serio. Dobra, jedziemy do nas. Chciała kogoś zaprosić do siebie, no to jak inaczej? Kotki już przy drzwiach wyczuły, że ktoś przyszedł. Martwi mnie to, że jest w ogóle ta opcja przyznania się do zdrady, dlatego że Simowie to robią autonomicznie czasami i to może nieźle popsuć relacje. Mogą się nawet sami z siebie rozwieść przez to, nawet jeśli nie było tak naprawdę żadnej zdrady. Gra pewnie stworzyła te interakcje, dlatego że, yy, no, Hunter teoretycznie robi coś nie do końca moralnego, jeśli chodzi o romantyczne sprawy, no bo się spotyka z babką, która jest mężatką. I pewnie dlatego po prostu ma przez tę reputację niegrzeczną już nałożone jakieś oznaczenie, że coś robi nie tak i że mogłaby się przyznać, no nie. No psinka trochę zmęczona jest, ale troszeczkę z nią pójdziemy na spacer, żeby nam się relacja podniosła. I tak musimy jeszcze iść jednorożca szukać. No jest! Tylko, że ona jeszcze nie ma relacji odpowiednich. Ale już widzę, że mod działa, bo pierwszej nocy, żeby się pojawił, to się bardzo rzadko zdarzało. A jeszcze może w aportowanie się pobawcie, to też chyba dosyć dobrze robi relacje. Jak już spacerek, no to aport... To vanie mogłoby być. Okej, okay, chyba jednak jest zbyt zmęczona. No, dzisiaj możemy tego jednorożca spokojnie olać, bo yy, lepiej ten czas wykorzystać na ogarnięcie relacji z zwierzakami. Dobra, odwrotnie mam kamerę. Trochę się pogubiłam. Ale w sumie Iryda też już jest zmęczona, więc niech po prostu zakończy dzisiejszy dzień. A Hunter se poszła spać w ogóle, a ona tu cały czas jest. Koć się no. No i rozwaliła. O, urodziny Hunter dzisiaj są. Bella się bardzo polubiła za swoją budą, widzę. Dosyć dużo tutaj spędza czasu w tej okolicy. Ja jeszcze sobie kopię, tylko pod kopu do budy se nie zrób, bo się zawali. Czy możesz, może, już ją poprosić, żeby się rozwiodła? Macie dobrą relację. Chyba musi być tutaj jakiś ten mm, komunikat konkretny, no nie? Ona w ogóle ma teraz inny płaszcz. No okej. Okay. Przecież nie musi mieć tylko jednego. O, jest. Jajks. Okej. Okay. I teraz on jest jej wrogiem. O kurde, ale nie lubi te piary. -y. <grywa> Zebrała mu babę. Jakaś baba. Czy teraz możemy na przykład... E, może daj jej czerwone róże. Hmm. Bardzo proszę. <grywa> um. I czy teraz... Aha. Okej. Okay. O nie! <grywa> A, ona chciała gorące pocałunki z nią, dobra. Myślałam, że po prostu pocałować. No nic. Um, to sobie innym razem zrobimy związek, jak Hunter będzie już staruchą. Mam nadzieję, że tamta będzie ją nadal chciała. Co so, ja mogę sprawdzić, w jakim wieku ona jest? To jest w Intermediate. Co? Ona od 8 dni dopiero z dorosłą. O, kurde, to młodsza sporo jest od niej. 25 minus 8 to jest 17. 17 lat młodsza. Dobra, Irytka, zadbaj o konie szybko. Już coś ma w mordzie, a ty go musisz jabłkiem tutaj. Ciup. W ogóle jest taka rzecz, której muszę troszeczkę pilnować żeby, no bo ja to robię wszystko, po prostu kolejkę i ustawiam rzeczy, no nie? Mm, żeby jak robię karm uprawami, jakby, no nie? No to nie mogę drugi raz kliknąć na to samo jabłko, bo to się nie zrobi, więc muszę pamiętać, żeby kliknąć na inne, najlepiej drugie, bo po prostu tego jabłka już nie będzie, bo już pierwszy koń zdąży to zjeść. To jest ten moment, kiedy w języku angielskim można użyć czasu future perfect. <laughs> ten rzadki moment, że można powiedzieć, że wtedy ten pierwszy koń Will have eaten the apple. No nie? Gramatyka angielska jest absolutnie piękna. O! Sydney organizuje imprezę, świętuje rozwód. A może ja bym to zapisała kiedyś? Teraz tak nagrywam, dzięki Disney Lady za y, może nie tyle tipa, ale bardziej upewnienie mnie, że ta metoda jest spoko, bo jakby wiedziałam, że ona istnieje, ale tak nie, nie byłam pewna, czy jej używać, e, że już, już nie robię sobie tych przełączek, no nie, w sensie, że wyłączam i włączam nagranie co te 20-30 minut, tylko po prostu nagrywam w formacie MKV, który się w, w czasie rzeczywistym zapisuje i w razie gdyby coś walnęło. To ten film się nadal zapisze. Jedyne, co będę musiała zrobić, to przepakować go na MP4, ale jeśli nic się nie zepsuje, to przepakowuje się automatycznie, bo tak sobie ustawiłam, więc też fajnie. Wadą tego jest tylko to, że ma się dwa pliki zamiast jednego, więc to zajmuje dwa razy więcej miejsca, ale ja regularnie i tak usuwam te pliki, więc te, te nagrania, więc nie jest to taki duży problem, a czuję się o wiele bezpieczniej, tylko że muszę pamiętać, żeby zapisywać, bo ta przełączka, to zawsze dla mnie był znak, ok, teraz co mogę zapisać. A teraz 37 minut nagrywam i jakbym nie zapisała przez ten czas, to trochę niefajnie. Zapisujcie grę! E, Sherman, ty chciałeś kupić sobie książkę do logiki, nie ma problemu, bo ty masz poziom trzeci, więc drugi tom najlepiej byłoby kupić. Przy okazji, niech sobie kupi jakąś taką zwykłą książkę do przeczytania też, bo chyba wszystkie już przeczytał. Jako geniusz, to on tam co i raz. No, o to chodzi. Co i raz tam zagląda do tych książek sam z siebie. To jeszcze piesek i jakby dzisiaj ten jednorożec, kurczę. O nie, czy ona idzie do pracy? <grym> jeszcze piesek, ale no dobra, no to do przyjaźni już dużo nie brakuje. Wiesz co, Hunter, jednak zaproś sobie te Sydney jeszcze raz. W ogóle zdradzę wam sekret, przed chwilą powiedziałam Cindy zamiast Sydney. I tak sobie pomyślałam. A jakby mieć bliźniaczki i nazwać je Sydney i Cindy? Wizualnie te imiona nie są super podobne, ale w wymowie są tak podobne, że to by była zbrodnia, tak nazwać bliźniaczki bez kitu. To by się tak myliło, Matko Boska. Te imiona nawet nie są na tę samą literę. Po prostu znowu język angielski, no nie? A moje ulubione to Pacific Ocean, gdzie każde C jest wymawiane inaczej. A jest ich trzy. No bądź już naszą dziewczyną, już zamieszkaj z nami i już bądź u nas. Wiem, że ty tam jakąś imprezę robisz, ale w Dupie tam pewnie z tym mężem cały czas mieszka, to jak? Chodź do nas. U nas jest fajnie. Oki. Okay. Oki. Okay. Okej, okay, Sherman dopiero teraz dotarł do tej księgarni, bo jeszcze po drodze poszedł do pracy. Dobrze wiedzieć. Dobra. Bierzemy ją. No nie dzwonić teraz! To pewnie ona dzwoni, że na imprezę mamy iść. O nie kotek jej umarł. Ale jest jeszcze jakiś inny kotek. Hmm. W ogóle ta rodzina się nazywa inaczej. Może. Ja to zmienię. No ja mamy już za dużo zwierząt. No przykro mi, Sydney ale kot musi zostać z twoim byłym mężem. Rzuciła wszystko, nie wzięła nawet żadnego hajsu od tego męża. Jedyne, czego chce to Hunter. No, dobre zagranie, bo mielibyśmy limit. Jeśli ten kot by tutaj do nas doszedł, trzeba by było kurde czekać aż Zoe umrze. Ona dopiero co adoptowana została, no ale cóż. Jest stara. No, Beskito 17 dni różnicy jest między nimi. Hunter mogłaby właściwie już mieć urodziny. Już jej to zrobię, ale jeszcze Shermanem muszę się zająć, bo on się tutaj umówił ze swoją dziewczyną, bo chciał stworzyć grupę i iść do teatru. Na film już jest raczej za późno, ale możemy po prostu zobaczyć sobie teatr. On chce tylko po prostu iść do teatru, więc nie ma znaczenia. Starucha, jaka urocza. Kurde, to potem przez jakiś czas jeszcze Sherman będzie mieszkał w Sydney ze swoją w zasadzie macochą. Okej, okay, Bella ma spokojny nastrój. A, tylko ona nie chce niektórych rzeczy robić. Ale spokojnie ogarniemy. O, widzę, że nie jest zacięty jednorożec, więc to oznacza, że gra mi się wyłączy. O nie. Okej, okay, zaskoczona jestem. To oznacza, że jest znowu. Bardzo dobrze. Jeszcze chwilę. Poczekaj na nas, przyjacielu. Dobra, zaprzyjaźniona już jest. Ujajku. Czemu taka bidulka? Przecież ona tylko się wody boi. Tu nie ma wody. Jest tylko w poidle. To jest takie interesowne ze strony Irydy w ogóle. Zaprzyjaźnia się z pieskiem. Wykorzystuje wstrętnie pieska, żeby sobie jednorożca zaadoptować. No straszne. Okej, okay, nawet chce aportować. Nie chciała do tej pory. Jak już jest przyjaźń, to raczej większość rzeczy będzie chciała robić. O. U, znacznie się podniosła ym, relacja od tego żeby byli najlepsi przyjaciele na zawsze to chyba działa, mo możliwe, że działa tak jak w dwójce, że to po prostu jakiś czas musi minąć od przyjaźni, nie? Dobra, zrobię jeszcze parę rzeczy żeby ta relacja była wysoka ale rzeczywiście to się chyba wydarzy trochę samo z siebie więc no do jutra jeszcze możemy spokojnie poczekać, już jest druga w nocy, więc jeszcze jej się pasek nie zapełni teraz nawet się nie zdąży nacieszyć tym jednorożcem w ogóle, bo go zaadoptuje i umrze Oho! Co tam już gadają? A, że się posikała, no tak. Zaraz rachunki, na które nas raczej nie stać, więc można pozywać. Ja wiem, że Hunter już jest stara, ale żeby się posikać, no bez przesady. Nie aż taka stara. Aha, a Sherman jest. <ścoughs> Sherman jest cały czas na tym spod... A co to za psiutek? Nie no, chyba czas już iść sobie. Ojku! Ale wspaniałe wyjście, więc chociaż tyle. Sydney jest na drugim poziomie polityki. Umie wędkować, ma trochę charyzmy i odrobinę logiki. To jeszcze będziesz podawać śniadanko. Proszę nie spal. Przynajmniej nie spal domu. O, nie spaliła niczego. No i fajnie. Mówiłam w poprzednim odcinku, że świetnie się składa, że tylko Sherman miał lepszą relację z Hunter w poprzednim odcinku, ale nadal się przyjaźnią, więc dobrze, bo mega mi pasuje, żeby mm, on się po prostu zainspirował. Karierą swojej mamy i dlatego chciał być detektywem. Ona pracuje na troszeczkę innym polu, ale jednak bardzo podobnie, więc um, totalnie widzę to, że ma mamy policjantkę i chce być detektywem, no nie? Jest! Da, 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 da. Dobrze, to teraz czekamy. Jak na złość pewnie akurat te 34% dzisiaj zadziałają i nie będzie tego jednorożca. Nie zdziwię się w ogóle. Okej, okay, dzisiaj Eryda nie idzie do pracy, a jeszcze ma trochę czasu zanim jednorożec może się pojawić, więc niech idzie wreszcie do tego spa. Niech sobie zrobi jakąś maseczkę tanią, bo nas nie stać. Hunter tam miała pozywać tych ludzi. Pa jest. Tylko że wydaje się pieniądze na to, z tego co widzę, 705. To nie jest raczej coś, co my dostaniemy, bo pewnie trzeba najpierw wyłożyć pieniądze na proces, no nie, zapłacić za niego i potem liczyć na to, że nam się to jakoś tam zwróci z nawiązką. Nie wiem, czy chcę tak ryzykować, bo jesteśmy dosyć blisko tych rachunków jednak. A jakby to miało trwać tam 3-4 dni, no to już zdążyłby komornik przyjść. A co tam u Noel w ogóle? No, dzieciak jest już dzieckiem szkolnym i ma kleptoman cechę. Kisnę. <śledzimy> Przechodzi co drugie pokolenie. Do tego jest przyjacielski i łatwo się zachwyca. Tam bałamuci ludzi, no nie. Zachwyci się jakimś przedmiotem i nie ma. Okej, okay, Sherman dostał awans. Na ostatnie stanowisko możliwe. Spoko, niedługo zmienia pracę. Co już, jednorożec o 18? Mój problem z tym jest żaden. Ten zielony płaszcz to jest chyba jej karierowy strój. Tego jej nie ustawiałam, ale inne trochę jej edytowałam. Także może ten też zmienię w sumie. Ale chciałabym, żeby one się zaręczyły i żeby one może się barbnęły w sumie, bo mieszkają już razem. A tego jeszcze nie było. Deva, e? oh, jas! Oh, krashnu, krashnu. <laughs> oh. Jakby nie patrzeć, Hunter miała się hajtnąć. Hmm. Aż mnie zniszczyła. Bo nawet nie... Nie widziałam nazwy tego pragnienia, tylko po prostu zobaczyłam, że jej się wyświetliło i mój mózg po prostu od razu włączył what do i have to ask you Iryda I tam już sama z jednorożcem coś robi. Już ogarnęła. Daj mu jabłuszko. Klasycznie. Sama nie będzie jadła tym razem najpierw, bo nie jest dna. No tak, ten mod, że można robić rzeczy jak są różnice poziomów, czasami robić dziwne rzeczy, ale przynajmniej działa. Ale te swoje piruety i tak musi robić. No, w końcu to jednorożec, no to wiadomo, że może latać. To nie pegas to prawda, ale cicho. Nie tym razem, bo właśnie adoptujemy. I mam nadzieję, że się kurde zgodzi. A, ale. Aha, dobra. Błogosławił ją jak na razie. Błogosławionaś ty między koniarami. I błogosławiony owoc żywota twojego Charm Horse. No chodź. Bo ja już nie wyczymię. Yrda? Yes! E, Mało ci już ekscytujących rzeczy w rzeczywistości? Nawet nie wiedziałam, że ona to ma przy sobie. Toż dosiadaj tego, kurde, swojego bajecznego stwora. I do domu. A, bo on zasuwa tak, on jest szybszy niż zwykły koń chyba, nie? Kurde, już, już nie pamiętam, jak to było z tymi jednorożcami, co z I można nimi podpalać. <grym> Właśnie pomyślałam, że Iryda przez to podpalanie może zadowolić czasami Hunter, bo Hunter ma czasami pragnienia, żeby być w ogniu, żeby być świadkiem pożaru, cokolwiek, bo jest śmiałkiem. Także nie ma sprawy, Hunter. Nie musimy kombinować z twoim gotowaniem, żeby spalić dom. Tylko wystarczy, że c jednorożec to zrobi. No i ciekawe, ile ona jeszcze będzie żyć. Bo dokładnie w tym momencie jej się pasek zapełnił. Godzinę temu. Witaj w naszym domku. Zapraszamy do zagrody. Mamy pićku, mamy jedzonko. Wszystko mamy, mamy piłeczkę. Ha, stało się tak! Yes! Wreszcie się doczekałam zbugowanego konia w domu! Cóż za odcinek pełen sukcesów. Ha, halo, Angus. Rozumiem, że ty nie możesz już teraz wyjść stąd. No oczywiście, że nie możesz. Nie ma, nie. Nie ma opcji. Nope. Najlepiej, jak go zresetuję. Dobra, już jest w kwiatkach. No, Charm już trochę jest na tym świecie. On jest w ogóle y, niewyszkolony. I odważny. I 35 dni mu zostało do staruszka. Także no... Dłużej dużo żyje niż zwykłe y, zwierzaki, ale jednak nie będzie aż tak długo. Buc ma jeszcze 17 dni do starucha, także. W którymś luźniejszym momencie można próbować je jakoś rozmnożyć. Zobaczymy, jak się będą dogadywać te konie. No to ostatnia rzecz, jaką jeszcze muszę zrobić, w tym odcinku to jest... To się na posterunku robi. On jednak nie nauczył się nic więcej logiki, ani nic więcej sprawności fizycznej. Nic nie zrobił, nie miałam na to czasu. Na razie będzie podsłuchiwaczem. Brzmi dobrze. Yes. No, logika jest mu potrzebna, ale na razie ma trzy punkty, więc powinno być okej. Okay. Ja w karierę detektywa grałam bardzo, bardzo, bardzo malutko. Jakby co? Będę to poznawać? A, no tak, te krzaczki. Ty, jak ty masz mieć taką fryzurę z takim krótkim tym to może ja Ci po prostu zrobię taką fryzurę, żeby to pasowało. Nie ma problemu. No to niezły stakeout, jak Ci, kurde, telefon dzwoni. Jebam czasu, teraz pracuję. No i tak to będzie w tym związku właśnie, nie wiadomo, czy to przetrwa. To na tym zakończę. Rzeczywiście w następnym odcinku zmienię mu tę fryzurę, żeby mu pasowała. Będę tam kontrolować, jakie on ma te stroje i kiedy, która fryzura będzie mu bardziej pasować. No na pewno totalnie Ci nie widać, Sherman. No teraz Cię nie widać, bo samochód zasłonił. I ryda w końcu zrobiła co trzeba, nie wierzę w to. To absolutnie nie powinno tyle czasu trwać, ale zrobione, jestem mega zadowolona, że się udało. Teraz mogę wyrzucić tego moda na jednorożca, bo mi kompletnie nie jest potrzebne, żeby on się tak często pojawiał, bo się zrespinowy pewnie. W następnym odcinku na pewno też Hunter będzie brać rzeczywiście ślub z tą swoją Sydney. Co prawda, ona może żyć jeszcze z 5 dni, ale coś musi przeżyć jeszcze przez te 5 dni, no nie? No to jak zwykle. Dziękuję bardzo za oglądanie, dziękuję i widzimy się w następnym. Pa! I should feel bad, I shouldn't feel better. Cause breakups are sad and I'm scared to be alone. i'm feeling insane cause i'm feeling happy never seeing your face again i'm better on my own just when you've had enough when it's finally too much back your memories and leave them